To są ludzie w grupie wiekowej i z bagażem osiągnięć, które ponad pół wieku rozwoju nauki reprezentują osobiście, więc mówimy o okresie rozwoju astrofizyki, kosmologii, tej dziedziny fizyki, którą profesor Barysz uprawia w sposób przełomowy. Znaczy, to zajęło wiele lat, żeby te rzeczy zaczęły się dziać. No i zaczęły się dziać. Oni mieli to szczęście, że bezpośrednio uczestniczyli w proponowaniu, realizowaniu eksperymentów, interpretacji, budowaniu obrazu wszechświata, rozumienia konsystencji ogólnej teorii względności i wszelkich tych fundamentalnie ważnych rzeczy, które budowane były koncepcyjnie i intelektualnie przez cały XX wiek. I feel happy to be honored to be chosen for this award, and particularly an award that's new and in the name of Copernicus. So Copernicus was obviously one of the first really important scientists. Happened to be the first scientist I recognized as a small child because I had an uncle. I grew up in Nebraska, plains, flat plains, and I had an uncle that tried to tell me how the Earth goes around the sun as we were watching the sunset, and I was confused and obviously having a lot of difficulty understanding that concept. And so it's many years later I went into science, but of course Copernicus had a great effect on me. And also the importance, I think, of Polish science. I've collaborated with many Polish scientists in my life, and so having a stronger connection to Poland, to Copernicus, is a great honor for me. Very honored and pleased to be compared to the great advance in knowledge that Copernicus gave us is an honor indeed. You know, we advance in science in successive improvements. So I contributed to an advance very deep that the universe is not forever. It's quite startling, but yet the evidence is pretty clear. And of course, Copernicus made another great advance along the road to understanding the world around us. To są przede wszystkim bardzo wybitni naukowcy, astrofizycy, laureaci Nagrody Nobla w tej dziedzinie nauki. To są wielcy przyjaciele Polski, osoby mocno związane z polskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi. To są osoby, które w pełni zasłużyły na tą nagrodę, której imieniem jest imię naszego najwybitniejszego naukowca, można powiedzieć, wizytówki polskiej nauki, Mikołaja Kopernika, w roku jego 550. rocznicy urodzin. Akademia Kopernikańska, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, Nagrody Kopernikańskie, wehikuł, taki, o którym Mikołaj Kopernik mógł te ponad 5,5 wieku, a w zasadzie jego rodzice, marzyć, aby ten młody Mikołaj był patronem, wehikuł, który łączy polską naukę z światową nauką. I te nagrody, dzisiejsza gala, to jest, można powiedzieć, ukoronowanie tej idei kopernikańskiej, którą my 10 pokoleń po jego narodzinach oddajemy mu w hołdzie.